Dobrze widzowie, z racji tego, że pół godzinki temu wystartował nowy event, cyrk objazdowy, to trzeba oczywiście coś nagrać tutaj na YouTube'a. Jesteśmy na streamie, więc możecie napisać w tym momencie pozdro YouTube, a ja tylko na starcie przypomnę, że po pierwsze, od wczoraj do niedzieli trwa promocja na grzybki 20%, więc jeżeli ktoś planuje robić jakieś zakupy, to róbcie to na stronie home.syfygame.net z kodzikiem twórcy Neutral oczywiście i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po drugie, pamiętajcie, że trwa giveaway za aktywność na YouTubie, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. No i oczywiście musicie subskrybować mój kanał, żeby brać udział w tych giveawayach comiesięcznych. No i oczywiście kodzik, z racji tego, że powstał nowy event, czyli właśnie cyrk objazdowy, no to ode mnie specjalnie dla was jest kodzik, który nazywa się, w sensie który brzmi Neutral myślnik cirkus. Zaraz wam pokażę, żeby użyć kodu trzeba wejść do tego eventu. Można tutaj kliknąć albo na górze po lewej stronie w menu, albo oczywiście tutaj no na mapie miasta. Klikamy cyk, klikamy wejdź. No i teraz sobie klikamy plusik obok naszych grzybków, kupon bonusowy. Pyk, pyk. O, i dostajemy nieśmiertelkę, 100 klepsydr i oczywiście 10 bilecików na ten nowy event. Jeżeli chodzi o nowy event, to tutaj możecie oczywiście na czacie pisać wasze opinie, to też pójdzie na YouTube'a. Natomiast my sobie troszeczkę poklikaliśmy i co mogę powiedzieć? Balans ogólnie tragiczny. Balans jest bardzo podobny do tego w pierwszym bodajże lochu na kółkach. Między poziomem jakoś, nie wiem, 250 a 300 chyba. Coś koło tego, no nie da się zrobić tych przeciwników. Ja tutaj na 275 levelu na druidzie nie mogę pokonać nawet pierwszego, więc... No dużo osób tutaj, jak sami widzicie na czacie, ma bardzo negatywne opinie o tym evencie. Więc mówię, no balans jest dziwny, jeżeli chodzi o naszego zabójcę na E40, no to tutaj sporo zrobiłem, sporo poklikałem, jestem top 1 na serwerze aktualnie. No, a na przykład tu właśnie na poziomie 275 nie mogę zrobić żadnego przeciwnika, także no balans do kosza, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy na Magusia, bo chciałem głównie to poklikać na Magusiu. I co mogę powiedzieć? Ogólnie chodzi o to, że mamy ranking taki jak w Elevatorze, mamy tutaj codzienne nagrody, które sobie możemy sprawdzić, każdy serwer ma inne. No i jest to oczywiście taki event solowy, czyli po prostu pojedynczy gracz może zdobyć wysokie rankingi. Mamy, jak widzicie, Sombeya tutaj na top 1, Universa na top 2, Saska na top 3. No i to są po prostu pojedynczy gracze, którzy te żetony srebrne zdobywają za walki z tymi tutaj klaunami. No i oczywiście, jeżeli ktoś na przykład, zobaczcie, zdobędzie pierwszą pozycję, to dostaje 15 tych złotych monet, powiedzmy, i te złote monety liczą się do takiego ogólnego rankingu całego wydarzenia, czyli tego razem. No i tutaj tak samo mamy, zobaczcie, za pierwsze miejsca w tym rankingu na przykład Beryla, jakieś tam kryształy, Golda. No akurat Golda jak na te levele to nie za dużo, więc no. Klikamy codziennie, im jesteśmy wyżej codziennie, tym jesteśmy wyżej tutaj w ogólnym rankingu. Event trwa 10 dni. Co godzinę nam się odnawia ten bilecik zwykły. Tutaj może wam od razu pokażę. No na Magusiu to będzie ładnie padać. I możemy walczyć albo za te zwykłe bilety, a jak nam się skończą, to potem za grzyby, albo czekamy aż się odnowią. Codziennie o północy jest reset. To może wam zaraz wytłumaczę. Najpierw sobie zróbmy może pierwszą pulę, że tak powiem, przeciwników. No widzicie, tutaj różnie, nie? Tu nam potrafią zabrać nawet i pół HP. No właśnie, ale my też potrafimy na jednego kryta ich zdjąć. Także zróbmy sobie cyk. No, tu już przegraliśmy, ale no jak poklikamy, to dokładnie, no spokojnie to zrobimy. No na wyższych levelach jest w miarę okej, tylko no mówię, na takim EU15 większość graczy stopki, powiedzmy stop 200, no to będzie miało problem, żeby zrobić cokolwiek w tym evencie, albo będzie musiało wydać naprawdę niebotyczne ilości grzyba, do czego też zaraz przejdę i wam wytłumaczę. Pyk. I dobra, i mamy 10, mamy ostatniego i zobaczcie. Jak tego ostatniego sobie zrobimy, to mamy opcję, no to nam poszło dość gładko, nie? To mamy opcję albo bez zmian i wtedy nagrody zostaną zmniejszone o 25%, albo możemy zwiększyć plus 5 poziom potworów, ale też wartość nagród nam się zwiększa o 25%. No pierwsza, że tak powiem, pula nam poszła gładko, więc oczywiście zwiększamy. Cyk. No i tu mamy napisane, co się dzieje. Maksymalnie możemy zwiększyć wartość nagród do 100% jak coś, czyli 4 razy po 25%. I tutaj z 1, 5, 7 i 10 dostajemy złoty bilet.
jak sobie klikniemy na tą, no tutaj na ten sznurek, to mamy takiego głównego bossa tego cyrku, takiego jakby no potężnego, nie? I tutaj w zależności ile mu HP zabierzemy, takie nagrody dostajemy. Tu głównie chodzi o te właśnie srebrne monety, które liczą się w codziennym rankingu. No i teraz zobaczcie. No tyle HP mu zabraliśmy. No 77%, więc dostaliśmy za 75%. Tutaj już możemy walczyć tylko za złote bilety, które zdobywamy w tych standardowych walkach 10, no basicowych, nie? Nazwijmy to basicowych. Może nam się uda go zrobić całego, fajnie by było. Dokładnie. Jak ubijemy jego, to tutaj dostajemy jakby pełną pulę nagród. Klikamy OK. No i również, albo mamy bez zmian i nam się zmniejszają nagrody, albo nam się zwiększa poziom tego przeciwnika i też plus 25% wartości nagród, analogicznie. No i jak sami widzicie, za to dostajemy te srebrne żetony, które mówię, są nam potrzebne do no tego codziennego rankingu, nie? No mamy jeszcze jeden złoty bilet, możemy spróbować, no ale tutaj bez krytów, no to raczej będzie ciężko. No ale też za niego dostaliśmy jakieś tam nagrody, nie? No i teraz nie mamy żadnych złotych biletów, możemy wrócić tutaj i się bić. I tak na zmianę. I powiem wam tak. Generalnie można to robić w nieskończoność. Bo można sobie w nieskończoność farmić tutaj tych przeciwników, których ja teraz biję, farmić te złote bilety, lecieć do tego lepszego przeciwnika, tego tutaj, ubić go za te złote bilety i tak w kółko, nie? Jak na przykład już jesteśmy za mocni, w sensie przeciwnicy są za mocni, no to wtedy, nie wiem, albo zostajemy na tym samym poziomie, albo coś. O północy nam się to, co tutaj jest po prawej stronie, resetuje i znowu mamy po zero, nie? Oczywiście przeciwnicy mają tam jakieś odporności na ogień, tutaj jak widzimy na błyskawice i tak dalej. Można to ubijać w nieskończoność, można się w ten sposób bawić, ale ja wam powiem szczerze, że... No ja nie planuję na to wydać jakiejś większej ilości grzybów. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie, kto faktycznie wyda jakieś większe ilości i tak dalej. W każdym razie, no na pewno się znajdą tacy, takie tryhardy powiedzmy. Ale no tutaj, kurczę, event naprawdę nie zachęca do tego. Nie zachęca do tego, żeby wydawać grzyby, żeby to klikać, no bo to jest najzwyczajniej w świecie nudne. Golda oczywiście faktycznie można na tym trochę nafarmić, zwłaszcza na wyższych levelach. Nie mówię, że nie, tutaj znowu możemy zwiększyć, zobaczcie. Tu mamy znowu te 4 złote bilety, aha, te złote bilety... Im dalej, tym jakby ich jest więcej z tego, co widzę. No i tu możemy od nowa. Kurde, no jakby kryt jakiś siadł, to by było. No, zobaczcie. Pięknie. Okej. No i znowu możemy kliknąć utrudnienie. I znowu możemy próbować. No tutaj jak siądą same kryty, no to widzicie. Teraz nam się udało zrobić na raz. Znowu możemy zrobić utrudnienie. Spróbujmy kolejnego. No, zobaczcie, znowu na raz. No na wyższym levelu faktycznie ten event jako tako nam pada, nie? Coś tu można ugrać. No co, znowu zwiększymy i już mamy 100%. I teraz jak tego ubijemy, o ile nam się w ogóle uda. Okej, uda nam się. Trzeci z rzędu chyba. Cześć tajemniczy, witam. No zobaczcie. Teraz już możemy tylko zwiększać poziom potworów, bo nagrody już mamy 100%. Ewentualnie możemy zrobić bez zmian, czyli nam się zmniejszają nagrody. I teraz jak sobie zrobimy bez zmian, zmniejszymy te nagrody. Kurde, szkoda, że to nie kryt. Nie no, to my tu potrzebujemy krytów, żeby coś zrobić. Spróbujmy. Okej. Dobra, teraz pięknie. To zobaczcie, od nowa możemy te nagrody zwiększyć, czyli możemy tak zwiększać, zmniejszać, rozumiecie o co chodzi? Chociaż nie, bo tutaj plus 5 poziom potworów, no to potwory będą jeszcze mocniejsze, nie? Ale no możemy się w ten sposób bawić, ewentualnie klikać bez zmian. No dużo z tym jest zabawy, jak ktoś chce wydać ogromne ilości grzybów, to może. Może i może dzięki temu nafarmić trochę golda i trochę tego wszystkiego, nie? Mamy jeszcze jeden złoty bilet, nie udało nam się. No i możemy od nowa tutaj lecieć. Tak jak wam mówiłem, bilet jeden to jest godzina. Oczywiście mój kodzik daje 10 tych biletów basicowych. Ale no jeden bilecik to jest...
Ten taki zwykły to jest właśnie godzina czekania, jeżeli ktoś gra free to play bądź eko. Czy ja polecam ten event grzybić? To już oczywiście niech każdy sobie odpowie. Ja tutaj bym go pogrzybił, jeżeli by mi bardzo zależało. Tutaj musicie też pamiętać, żeby złote bilety zużywać na bieżąco. Bo zobaczcie, teraz na przykład mam 12, 13, 14. No i jeszcze jak ubiję 10, to już mam maksa. I zobaczcie, teraz muszę lecieć tutaj i to pozużywać, no bo... Bo szkoda, żeby się marnowało. No, tutaj już, jak widzicie, problemy. Zwiększyłem sobie poziom, no już się zaczynają problemy, nie? Plus 30. Także no. No i teraz od nowa tutaj. I tak w kółko. Mówię, jeżeli już czujemy, że już jesteśmy na styk z ubiciem tego, to możemy zmniejszać te nagrody. No bo jest balans słaby do raba. Jest bardzo słaby balans tego eventu, no. No mówię, no zobaczcie, no troszkę golda mi tutaj wpadło, no. Dopiero co miałem 500 milionów, teraz już mam prawie 900, nie? Więc no tutaj od początku odcinka można policzyć, ile golda zarobiłem z tego cyrku. Ale no... A czekajcie, plus 30 to jest max? Nie da się już zwiększać tego? Zaraz zerknę jeszcze, z ciekawości. Plus 5? A nie, mogę, okej, 35 mogę. No i znowu mam 15 biletów. Na druidzie nie mogę ubić nawet pierwszego, to wam nie będę pokazywał. No a tutaj już chyba przesadziłem. Tu już nie jestem w stanie go za bardzo ubić. Ale no wiecie, no te, powiedzmy tego golda, tego i tego, i tam jakieś żetony, no to już idzie zrobić, nie? Idzie to farmić w nieskończoność. No i tak na przemian. Na przemian, dopóki ci się grzyby nie skończą. Albo przesadzisz z poziomem. Ale pamiętajcie, że no po północy nam znowu tutaj się to wszystko wyzeruje i będzie można od nowa się tak bawić. No jest to troszeczkę pay to win, jest to troszeczkę taka zabawa w nieskończoność, nie? Zwłaszcza z tym farmieniem golda. Na niskich levelach no to jeszcze tego golda aż tak dużo nie pójdzie, ale na takim wyższym, jak ktoś planuje to grzybić, no to sami rozumiecie. No, mówię, te złote żetony dopiero po północy się jakieś pierwsze pojawią. No my teraz jesteśmy top 2 na W50 na tym serwerze. Ja tu na pewno tego tryhardować nie będę, nie zamierzam. Ale no, śmiesznie. Śmiesznie to wygląda, śmieszny event, ja ogólnie jestem zawiedziony. I z tego co widziałem, to dużo innych osób również jest niestety zawiedzionych. Spodziewałem się czegoś innego, czegoś po prostu fajniejszego, przyjemniejszego. No bo też mówię, na pewno się znajdą tryhardy, które będą po prostu klikać na zmianę. Tutaj najpierw to, potem to i tak w kółko, wiecie o co chodzi. Ale no, to co już powiedziałem wcześniej na streamie, teraz mówię na odcinku. Jak mamy legendarny loch, to legendarny loch daje nam takie poczucie dopaminy. Że co chwilę, wiecie, coś wyskakuje nowego, jak gramy Ultimate, to trzy nowe itemki, dużo golda. Tu ubijamy, tu to, tu tamto, nie? A to jest po prostu, no kurczę, takie spamowanie bezmyślnie entera na zmianę. No i największy problem tego eventu, tutaj też dużo osób pisało na czacie, to jest to, że potwory dostosowywują się do levela postaci. Że nie działa to tak jak w Elevatorze, że potwory są odgórnie ustawione i każdy tam dobija do swojego maksa i już ma bloka. Tylko tutaj jest to dostosowywane do levela postaci, do siły postaci. No i kurczę, nie dość, że balans jest słaby, no to jeszcze właśnie tak się dziwnie ten event prezentuje. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, co myślicie. O, aż się tu reklama na koniec wyświetliła. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie. Kupujcie grzybki i pakiety specjalne z kodem Neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy Neutral na stronie home.syfygamy.net. Lajkujcie, komentujcie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i nara!